Autorów będziemy prosić o krótkie wypowiedzi w kolejności zamieszczonych tekstów, tak jak to widać na spisie treści. Dlatego jako pierwsza pan głos zabierze na temat swojego studium z najstarszych dziejów Serocka pani profesor Elżbieta Kowalczyk-Hejman. Pani profesor, proszę bardzo. Przepraszam, że tak na siedząco, ale sami państwo widzicie, jaka niemota ze mnie jest. Proszę państwa, to co mogę w skrócie powiedzieć, to co powiedziałam rok temu. Ze 600 lat oczywiście piękna rocznica nadania praw miejskich, ale Serocka ma tysiącletnią rocznicę. Powinien obchodzić, bo to pierwsza wzmianka jest z 1065 roku, czyli dokładnie 950, można powiedzieć, lat, ale to oznacza, że ten Serocki istniał wcześniej, zanim znalazł się na kartach falsyfikatu mogileńskiego. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to oczywiście do dzisiejszego dnia dalej nierozwiązana sprawa nazwy Serocka. Językoznawcy, toponomastycy nie są pewni tak do końca, co zapoczątkowało tę nazwę, czyli co stoi u podstawy tej nazwy. Czy szeroka dolina Narwi, czy jakiś zwierzchnik grodu serockiego o przezwisku Seroka, czyli Sroka, czy też nazwa topograficzna, która oddawała miejsce, gdzie było dużo srok. No na Mazowszu to jest raczej rzecz oczywista. Natomiast myślę, że tak perspektywicznie, że istnieje wiele tematów, które można byłoby poruszyć jeszcze badając historię Serocka. W tej chwili nasuwają mi się takie tematy jak na przykład wizerunek Serocka na mapach XVIII-XIX wieku. Ja miałam ostatnio do czynienia z mapą Tekstora rękopiśmienną, na której pięknie jest, to jest mapa w bardzo dokładnej podziałce, bo 1 do 33 chyba tysięcy, więc to jest prawie topograficzna mapa, gdzie Serocki jest nie tylko miasto pięknie widoczne, ale rozlewiska starorzecza Narwi. Co więcej, grodzisko, jest to najstarsze grodzisko, najstarszy wizerunek grodu serockiego. Myślę, że to też warto byłoby uwzględnić. Inna sprawa, która jest też bardzo istotna, mianowicie zbadanie zagadnienia miasta już Serocka w polityce gospodarczej Janusza I, Janusza Starszego. Przecież to Janusz praktycznie większość miast mazowieckich to on lokował. Czyli to też jest temat, który warto byłoby poruszyć. I przepraszam, w tym krótkim wystąpieniu chciałabym jeszcze jedną rzecz poruszyć. Mianowicie chciałabym bardzo podziękować paniom, z którymi miałam kontakt w trakcie już opracowywania tekstu do druku, bo przyznam się, że na tak wysokim poziomie i erudycyjnym, i intelektualnym, z jakimi miałam do czynienia, kontaktując się z tymi paniami, powiem, że rzadko się spotkałam. I to jest naprawdę rzecz godna uwagi i godna podziękowania. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Skoro było o Januszach, o polityce księcia Janusza, to chyba nie wiem, czy przypadek, czy opatrzność, to zależy od światopoglądu, że na księciu Januszu najlepiej chyba w Polsce zna się pan profesor Janusz Grabowski, autor kolejnego, chcę powiedzieć, że nie tylko znakomitego tekstu, ale również i w tekście jest dość obszerny i bardzo pożyteczny aneks źródłowy, co nie jest taką znowu oczywistością. Za to jeszcze raz dodatkowo dziękuję i proszę o głos, panie profesorze. Dziękuję władzom miasta za możliwość, że mogłem zaprezentować swój artykuł, swój referat, a teraz obecnie artykuł w tej publikacji, redaktorom za przygotowanie tej publikacji. Okres rządów książąt mazowieckich na Mazowszu do 1526 to bardzo ważny okres w dziejach Serocka, od grodu książęcego po miasto lokacyjne i może, jeżeli mogę powiedzieć kilka słów na temat samego dokumentu lokacyjnego z 25 marca 1526
425 roku. Oczywiście było to tylko potwierdzenie, już prawdopodobnie wcześniej rozpoczętej lokacji. Także wcześniej było przecież nadanie wójtóstwa w 1417 roku. I ten dzień jest bardzo ważny dla miasta Serocka, bo właśnie tu przyjechał 25 marca 1425 roku książę Janusz wraz ze swoim otoczeniem, ze Ścibórem Sochocina, marszałkiem, kasztelnem Zakroczym, podkomorzem Zakroczymskim, także z wieloma innymi dygnitarzami, z Gotardem z Górby, kanonikiem warszawskim, a także doktorem dekretów wykształconym w Bolonii, tym, który redagował statuty mazowieckie, i Paweł Zbożewa, który spisał ten dokument i go zredagował. Odpowiedzialny był za przygotowanie tego tekstu Paweł Zbożewa, kanclerz książęcy, osoba najbliżej związana z księciem Januszem I. Otóż ten dokument lokacyjny wpisuje się w całą działalność, wielką działalność Janusza I, i tutaj trzeba przywołać późną kopię, właściwie wzmiankę tylko o tym dokumencie z XIX wieku, w której określono Janusza I Januszem Wielkim Starszym, Wielkim Księciem Mazowsza. Otóż jest to pierwsza wzmianka o przydomku księcia, właśnie bardzo późnym, ale które określa go Wielkim Księciem Mazowsza. Później oczywiście kolejne przywileje i potwierdzenia przez książąt mazowieckich, tych, którzy rządzili tutaj ziemią serocką, Bolesława IV, później Bolesława V, Konrada III, Rudego, aż do książąt Janusza, Stanisława Janusza III. I także bardzo ważne sprawy dotyczące właśnie targu, także jarmarków serockich, które odbywały się jesienią. Ale to wszystko tak naprawdę tym ojcem, założycielem miasta Serocka był jednak Janusz I Wielki. Ja go chcę go tak nazywać. I tak, przygotowując obszerną monografię o Januszu I, chcę zatytułować go Janusz I Wielki, książę Mazowsza i Warszawy. I gratuluję Państwu, że obywatele, mieszkańcy Serocka mają, dochował się do dzisiejszych czasów przywilej w postaci oryginału. Znakomity dokument, oryginalny, spisany w języku łacińskim, brunatnym atramentem. Jest to pergamin typu niemieckiego i przywieszona pieczęć, także pieczęć Piesza Wielka Janusza II, prócz tego oczywiście 5 zachowanych kopii potwierdzeń królów polskich. Także jeszcze raz gratuluję mieszkańcom i władzom Serocka, że możemy uczestniczyć w tak wielkim dniu i wielkiej uroczystości. Dziękuję. Dziękuję, dziękuję panie profesorze. Jak mowa o książętach mazowieckich, to musi być mowa o ich fundacjach, a jak musi być mowa o fundacjach z tamtych czasów, nie sposób sobie wyobrazić, żeby o nich nie pisał, a teraz tam nie mówił, to najwybitniejszy znawca architektury na Mazowszu, pan profesor Robert Kunkel. Panie profesorze, zapraszamy. Szanowni Państwo, kiedy dziś tak dziękowaliśmy sponsorom i fundatorom, którzy umożliwili powstanie tego wydawnictwa, chciałem prosić o chwilę życzliwej myśli o sponsorach już nieżyjących, o dwóch ostatnich książętach samorządnego Mazowsza, Stanisławie i Januszu, którzy dzisiaj spoczywają w warszawskiej kolegiacie książęcej, czyli katedrze, wykuci w marmurze przez włoskiego
rzeźbiarza Florenczyka Bernardina Gianottiego, twórcy również architektury katedry w Płocku. Otóż byli to synowie księcia Konrada, bardzo dobrze wychowani przez matkę, księżnę Annę Zadziwiłów, i dobrze wykształceni, przygotowani do pełnienia obowiązków władców. I w książęcym mieście Serocku obowiązkiem władcy były fundacje, a więc ufundowali tu kościół, ufundowali tu świątynię i no, los chciał, że zmarli młodo. Pewnie, że władze centralne nie spoglądały na nich życzliwie, aczkolwiek przypisywali królowej Bonie jakiś tutaj trucicielskich zamiarów jest chyba przesadą. Niemniej obaj zmarli młodo, ale kościół został. Kościół, którego architektura mieści się w nurcie tego mazowieckiego, późnego, ceglanego gotyku, bardzo związanego z naszym mazowieckim krajobrazem, ale też jest w pewnym sensie wyjątkowa. Zwróćcie Państwo uwagę na te wieżyczki, smukłe wieżyczki akcentujące naroża budowli nad Skarpami. To one mają proweniencję już nie mazowiecką, ale znacznie dalszą. Uważane jest to za modę flandryjską, która przez miasta Hanzy nad wybrzeżami Morza Północnego, potem Bałtyku, dotarła tu do nas na Mazowsze, bo przez choćby takie budowle jak kościół franciszkanów w Bremie, bardzo podobny do naszego kościoła serockiego, przez budowlę Gdańska, gdzie zwróćcie uwagę na wieżyczki narożne na największym ceglanym kubaturowo-kościele w Europie, czyli kościele mariackim gdańskim, na ratuszu gdańskim. Potem w Toruniu, na rożach kościoła i w Płocku, na roża wieży, są takimi wieżyczkami wieńczone i ta moda na takie właśnie akcentowanie naroży dotarła również do Serocka, więc mieściliśmy się tutaj nie tylko w owym lokalnym późnym gotyku mazowieckim, ale również w nurcie wówczas obowiązującej w Europie znakomitej architektury, której Serock jest wyjątkowym dość przykładem, ponieważ takich właśnie elementów, takiego detalu architektonicznego próżno dalej na Mazowszu, no poza tym Płockiem, szukać. A książęta, cóż, książęta spoczywają i została tylko siostra Anna, która próbowała tę samorządną, naszą mazowiecką samorządność ratować, choć król Zygmunt, chcący już Mazowsze przyłączyć do królestwa nie jako samodzielne księstwo, tylko jako po prostu prowincję, i który był uważany za człowieka na tyle przyzwoitego, słynny z tego, że kiedy mu proponowano kiedyś, aby jedną z prowincji, no na terenie dzisiejszej Rumunii bodaj, korzystając z tego, że tamtejszy władca zmarł, żeby zastosował metodę putinowską, czyli po prostu wysłał tam wojsko i przyłączył to do królestwa swego, i na liście tamtejszej opozycji, którzy mu to proponowali, żeby po prostu zabrał sobie ten, napisał non bicet, nie godzi się. A w przypadku Mazowsza okazał się bardzo szybki i stanowczy, i po śmierci książąt natychmiast przysłał swoich urzędników, którzy już na stałe przyłączyli nas do Królestwa Polskiego, i obyśmy dalej tutaj jak najdłużej pozostali. Dziękuję bardzo. Nasza w kolejności moja osoba. Ja powiem krótko, ciągnąc wątek pana profesora.
Z tym otruciem to, jak wiemy, było całe śledztwo. Zygmunt zarządził śledztwo. Śledztwo, jak to śledztwo wykazało, że nie ma co wykazywać. Różne są koncepcje na temat tych książąt mazowieckich, okoliczności śmierci, okoliczności tego wychowania, no chociażby taka wizyta szlachty mazowieckiej w Czersku swego czasu związana także z tymi wydarzeniami. Natomiast no, mój tekst dotyczy właśnie czasów, kiedy tutaj tym urzędnikiem, notabene to też ciekawostka, był nie byle kto, bo niby wojewoda podolski, skąd podolski na Mazowszu, tak to dziwnie, tym pierwszym urzędnikiem. No naturalny syn Zygmunta Starego był pierwszym urzędnikiem, który zaczął to Mazowsze w jego imieniu opanowywać. Na tyle to była poważna sprawa, że nikomu nie podano. Ale to już zupełnie inna historia. Ja pójdę tropem, czego autor nie napisał, co powinien napisać i dlaczego. Bo to, co, jak to się elegancko mówi u Barei, co miałem powiedzieć, napisałem. Natomiast warto wysłuchać, że tak, na pewno ze względu na to, że nam się krzyżowały tematy z panem profesorem, na pewno dużo szerzej będzie i są po temu bardzo bogate źródła, bo są wszystkie wizytacje. Zresztą ja mam ich kopię, oczywiście dotyczące dziejów samej parafii serockiej. To, co trochę szerzej się udało napisać, to tego drugiego kościoła Świętego Ducha, ale to nie jest jeszcze wszystko, co można wyciągnąć na temat kościoła, jego stanu, jego uposażenia. Więc ten wątek parafialny, no i proszę Państwa, to, co się nazywa życiem społecznym mieszczan serockich, też czeka jeszcze na swoje opracowanie. To jest najbardziej żmudna, nielubiana praca przez nowożytników, bo te strzępki ksiąg, które są, no trzeba jeszcze niestety przeczytać, żeby trochę więcej powiedzieć szczegółów na temat życia tamtych ludzi, czym się zajmowali, o co się spierali, jakie mieli majątki, to jeszcze na pewno czeka. Nie chcę przedłużać, zwłaszcza, że mój tekst nie jest tak obszerny jak tekst pana doktora Jakubczaka, który na pewno ma dużo, dużo więcej do powiedzenia. Dziękuję. Ja zacznę tylko od uwagi, że Janusz Starszy w Serocku już ma swój trakt, został doceniony, niezależnie od tego, czy zapoczątkował miasto w 417, 411 czy 425. Uczczony został traktem, no może nie wszyscy pamiętają o tym, bo to nie jest ulica z adresami, ale taki trakt od wielu lat jest. Przynajmniej mój tekst skupia się w zasadzie na dwóch elementach. Pokazać z jednej strony barwne życie miasta w czasach napoleońskich, gdzie są parady, uroczystości i no, europejskie takie życie właśnie, jak to wtedy miało miejsce. Ale z drugiej strony dla Serocka i dla mieszkańców Mazowsza były to ogromne uciążliwości. Chciałem pokazać, że te różne rekwizycje, zakwaterowania obcych wojsk, to było ciężkie funkcjonowanie i dlatego myślę, że nie należy kojarzyć tylko z tymi wielkimi sprawami, jak wspaniała twierdza, wybitni dowódcy i że to dla zwykłego obywatela to były problemy, choroby, obciążenia. Ale oczywiście tu wątki są niewyczerpane. Akcent, jeśli chodzi o sprawy militarne, położyłem na wojnę 807 roku, bo to wszystko było w cieniu wojny polsko-austriackiej 809. Wszyscy tylko mieli w pamięci generała Niemojewskiego, a tymczasem większe zniszczenia, większe problemy były dwa lata wcześniej. I pewny niedosyt być może będzie w moim tekście, że stosunkowo mało miejsca poświęciłem czasom Królestwa Polskiego. No tutaj rzeczywiście jak skupiłem się na przemianach społecznych i na roli budowy traktu petersburskiego, ale tak jak i mówił mój poprzednik, na pewno istnieje potrzeba w kolejnych opracowaniach więcej miejsca poświęcić temu życiu mieszczan, warunkom właśnie, jak wyglądały domy, jak wyglądały majątki. Jest odnaleziony spis właścicieli nieruchomości w Serocku, więc to można rozwinąć. Oczywiście niedawno napisałem tekst
o komendantach twierdzy Serockiej. Myślę, że należałoby przedstawić postacie, które były pełniły funkcję burmistrza w Serocku właśnie w tym okresie, bo są ciekawe historie, o tym nie napisałem, na przykład o burmistrzu, który wziął całą kasę, pojechał do Warszawy, jakoby miał wymienić pieniądze, bo tam była wymiana właśnie funkcjonującej złotówki. No i potem opowiadał, że no szedłem ulicą z Krakowskiego Przedmieścia Senatorską i jak doszedłem do kantoru, to okazało się, że zawiniątka nie miałem. No i a tak do końca nie wiadomo, czy nie pojechał do Warszawy, żeby zagrać w karty, czy poimprezować, a mnóstwo obywateli z Serocka, łącznie z właścicielem sąsiedniego Arciechowa i Zabłocia, z panem Niżyńskim, miało problemy, bo za niego musiało poręczyć, bo urzędnicy, którzy obejmowali funkcję właśnie, czy sekretarza, czy burmistrza, czy skarbnika, musieli płacić kaucję, która przepadała w momencie, gdy on popełnił jakieś przestępstwo. Więc takie różne ciekawostki, czasami z pogranicza kryminału. Oczywiście w przyszłości będziemy można zawrzeć, pokazać, jak barwne to było życie. Więc mówię, skupiłem się na dwóch wątkach, ale oczywiście już nie kończymy na tym. Nie jest to już wyjście do gotowej monografii, więc myślę, że pewne tematy oczywiście będą potrzebne rozwinięcia. W ogóle nie wiem, czy też jako temat życie codzienne małego miasteczka to nie powinno być właśnie też jakimś tematem. Niekoniecznie dla Serocka, ale dla badaczy dziejów Mazowsza. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, tak jak, bo dla historyków to jest normalne o tych przygodach samorządowców w dawnych czasach, ale proszę mi wierzyć, to samorządowców dzisiejszych to na rękach nosić, na przykład przy burmistrzach tamtejszych. Pułtusku burmistrz tak kiedyś narozrabiał, że uczniowie kolegium jezuickiego wyciągnęli go przed ratusz ówczesny i po prostu biczowali, dokąd nie nadeszła odsiecz z zamku biskupiego. Więc różne rzeczy się w różnych miastach działy, ale proszę mi wierzyć, że standardy się bardzo podnoszą. Idziemy ku lepszemu. A jak to było? Było nieco później, w drugiej połowie XIX wieku, także o niełatwych sprawach, niełatwych do badania sprawach finansowych i bardzo ciekawym materiale zamieszczonym właśnie tego typu w tym tekście, bardzo ciekawych koncepcjach ogólnych na temat finansów miast mazowieckich. Sporo pisze i pisał w tym tomie pan doktor Adam Mickiewicz. Panie doktorze, zapraszamy do krótkiego, przemówienia na temat pańskiego tekstu w takim kształcie, jak pan to sobie życzy. Witam państwa. Ja mam takiego doświadczenia i nie czuję się jakby taki autorytet, żeby tutaj mówić bez kartki, także pozwolicie państwo, że jednak posługiwał się takim materiałem. Na początek to chciałbym podziękować za to, że ci, którzy te publikacje przewidywali i konferencje, że zostałem do pracy zaproszony. W tym momencie to chciałbym tutaj tak już osobiście podziękować panu Januszowi Szczepańskiemu. Wiem, że też jakiś chyba jego udział w tym, że tutaj ja jestem, był. Tutaj, gdzie teraz jestem, też był promotorem pracy doktorskiej, którą pisałem. Także pozwalam sobie na taki ukłon publiczny obecnie, jakby myślę, że jestem na miejscu. Też wyrazy uznania dla redaktorów. Rzeczywiście praca taka, żeby teksty pisane przez różne osoby, żeby złożyć w jedno, to nie jest takie proste. Wyrazy uznania tutaj dla osób, które reprezentują Urząd Miejski w Serocku. Mam nadzieję, że ta publikacja jubileuszowa to będzie zasługiwać jeszcze na te przymiotniki, że ma ten walor naukowy i że są źródła, jest wielowątkowa. Ja właśnie, jeśli chodzi o źródła, to do tej części, którą pisałem, to tym problemem takim zasadniczym to jest to, że źródeł jest bardzo mało, okres do omówienia jest długi, źródła są bardzo różne, rozproszone, w dużym stopniu zniszczone.
No i trzeba w tym materiale jakoś się odnaleźć. No niestety efektem tego jest, że treści, które można poruszyć i przedstawić, są jakby takie, że może niekoniecznie wszystkich aż tak bardzo interesują, bo to są kwestie takie czasami prozaiczne, finansowe, czasami jakieś ekonomiczne, gospodarcze. Tego typu rzeczy w tym fragmencie, który pisałem, tutaj są zawarte. Wydaje mi się, że z takich materiałów, które są godne uwagi, a nie zawsze są jakby dokładnie przejrzane, to są źródła prasowe. Tutaj myślę, ciekawy tekst udało się namierzyć i wyeksponować tutaj, jako motto zamieściłem tego fragmentu, który mamy w tam wersji łacińskiej. Ja sobie pozwolę tutaj na tłumaczenie na język polski, że autor pisze: na większą chwałę położonego nad dwoma rzekami miasta Serocka. Także piękne słowa, tak ślicznie o Serocku mówiono i to napisał człowiek, który tutaj ta Serocka wiele zrobił, dr Anton Kędzierski. Jest jego artykuł, tutaj wielokrotnie do tego artykułu się odwołuje, do tekstów z tego artykułu. Właśnie w tym fragmencie, który Państwo dokładnie przeczytacie, tak jak widzę, rzeczywiście to chyba jeden z obszerniejszych w tej pracy, znacie Państwo dużo cytatów. Wydaje mi się, że to jest jakby cenne, żeby jakby oddać głos tym, którzy sto kilkadziesiąt lat temu, bo tym okresem się zajmowałem, tutaj działali, byli czynni. Wydaje mi się, że problemem jest to, że generalnie mało jest takich materiałów, które można by nazwać jakby odwołaniem do tradycji rodzinnej. Tak się zastanawiam, dlaczego tak mało? Pewnie dlatego, że późniejsze wydarzenia, dramatyczne, tragiczne wydarzenia wojen światowych, Holokaustu, jakby przesłoniły tę epokę przełomu XIX i XX wieku. To w źródłach na pewno widać. Tutaj, jeśli chodzi o takie rzeczy, których tutaj nie ma, to też tak się tłumaczę trochę, że mało jest napisane o treściach o charakterze politycznym, takich, które może by nas tutaj szczególnie interesowały, ale tak się składa, że jeśli chodzi o powstanie styczniowe, potem rewolucję 1905, to mamy nie za dużo materiału źródłowego takiego, który można by odnieść do Serocka. Właśnie w tym fragmencie, który pisałem, to do Serocka się szczególnie odnoszę. Dziękuję Państwu za uwagę. Nie chcę przedłużać, ja tylko mogę powiedzieć tyle, że ten fragment napisany przeze mnie, mam nadzieję, że jeszcze miłe lektury, ale to raczej nie jest lektura do poduszki. Tam jest tyle szczegółowych informacji. Proszę też o wyrozumiałość tej, wiem, że ten tekst pisałem mając na uwadze, że tak wielkie autorytety będą czytać znawcy historii Serocka, szczególnie pan Jakubczak, któremu też dziękuję za pomoc i życzliwość. Dziękuję za uwagę. Cieszę się, że mam. Nie tylko je mieć, ale czytać o pieniądzach, pisać o pieniądzach nie jest łatwo, rzeczywiście o finansach, o gospodarce. Zupełnie inną rolę miał pan dr Mirosław Pakuła, który pisał o niezwykle ważnych, także i w skali całego kraju, fragmencie niezwykle istotnych wydarzeń związanych z wojną 1920 roku. Zebrał bardzo ciekawy materiał, nie tylko źródłowy, ale również i ikonograficznie to tekst. Rzeczywiście godzien promocji, a najlepiej to zrobi autor. Panie doktorze, zapraszam. Szanowni Państwo, się bardzo cieszę, że ta książka się ukazała. Należałoby wielu osobom podziękować, bo to dzięki nim się ukazała, ale chciałbym przede wszystkim podziękować Paniom z referatu komunikacji społecznej, Pani Sylwii zwłaszcza, która ze mną korespondowała, która mnie mailami zarzucała, na które starałem się odpowiadać w miarę szybko. Szanowni Państwo, mój artykuł dotyczy zaledwie 2 tygodni. W 20 roku, w sierpniu, 2 tygodni, w których się bardzo dużo działo.
Opisuję w nim najpierw przygotowania do obrony, fortyfikowanie tej linii obronnej od Serocka w kierunku Dębego. No i później te kilka dni naprawdę ciężkiej obrony. I chciałbym, proszę Państwa, podkreślić i będę to zawsze przypominał, że ten odcinek był równie ważny jak inne odcinki obrony w czasie Bitwy Warszawskiej. Nie mówię, że ważniejszy, ale równie ważny. I też chciałbym powiedzieć, że była tam dosyć duża dysproporcja sił, bo naprzeciwko dwóch pułków ochotników z Wielkopolski i ze Śląska, co ciekawe, stanęło najpierw dwie, a potem trzy rosyjskie dywizje, więc a ci chłopcy się tam obrócili, bo to byli młodzi chłopcy z Wielkopolski i ze Śląska. Zginęło kilkudziesięciu, leżą, proszę Państwa, na cmentarzu, w zbiorowej mogile na cmentarzu w Serocku, a jeden jedyny leży w Woli Kiełbińskiej, sierżant Wojsk Polskich, tak jest tam napisane. Proszę Państwa, to im właśnie ten artykuł poświęcam. I zaglądajcie Państwo czasami na te groby. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Pan Jacek Szczepański znany jest z wielu funkcji. W tekście, który napisał, wystąpił w rzadkiej roli filokartysty. Zapraszamy, panie dyrektorze. Pomimo, zawsze muszę opuszczać ten mikrofon. Proszę Państwa, ja zanim rozpocznę, to chciałbym się bardzo przyłączyć do podziękowań złożonych paniom z Referatu Komunikacji Społecznej za przygotowanie właśnie publikacji, za tą współpracę, również za pracę redaktorską pani Elizie Nowińskiej, ponieważ ta praca, ta książka wygląda w sposób niezwykle profesjonalny i już się niecierpliwie, żeby ją obejrzeć w wersji końcowej. Jestem filokartystą, to takie wyznanie jest, o którym mówił pan profesor Lolo. Co to znaczy? Proszę Państwa, z jednym z tematów badawczych, które są mi bliskie, jest refleksja naukowa nad dawną pocztówką. Tutaj tą pocztówkę rozumiem nie tylko jako źródło ikonograficzne, dodatek do artykułu, przedmiot taki, powiedzmy, zabytek, który jest źródłem ikonograficznym wykorzystanym w rozprawach naukowych, ale przede wszystkim jako obiekt sam w sobie. Pocztówka jako przedmiot refleksji naukowej i w ciągu ostatnich 20 lat udało mi się zebrać kilkadziesiąt fascynujących, przeciekawych pocztówek z Serocka. Najstarsza z nich pochodzi z 1910 roku. Wydawały je zarówno firmy zewnętrzne, jak Polskie Towarzystwo Krajoznawcze, jak również lokalni miejscowi nakładcy, jak na przykład Stanisław Kośmider. Dzięki tym pocztówkom możemy przejść się po uliczkach dawnego Serocka. Proszę Państwa, przede wszystkim chciałem powiedzieć, że te pocztówki możecie zobaczyć Państwo w publikacji, ale możecie je również zobaczyć w muzeum. I chciałbym powiedzieć, że mnie jako muzealnikowi powstanie Serockiego Muzeum Izby Tradycji i Pamięci jest szczególnie bliskie. Jest to naprawdę bardzo ważne, doniosłe wydarzenie w skali Mazowsza, ponieważ niewiele powstaje muzeów i chciałbym to szczególnie podkreślić, że to jest bardzo ważne historyczne wydarzenie. Pierwsze muzeum miejskie, czy muzeum serockie, które powstało. Jest to niezwykle ważne, bo tam możemy kształcić nowe pokolenia, pokazywać, przekazywać tą wiedzę, która jest tu zawarta w sposób przystosowany dla młodego mieszkańca. Czego nie ma w tym artykule? Nie ma Zegrzynka. Dysponuję dużym zbiorem pocztówek Zegrzynka, które również chciałbym poddać refleksji naukowej. W monografii brakuje mi oczywiście I wojny światowej, głównego mojego tematu badawczego i myślę, że ten temat pewnie gdzieś się pojawi przy okazji stulecia, obchodów stulecia odzyskania niepodległości, czyli okres I wojny światowej, odzyskanie niepodległości, społeczność żydowska oczywiście. Myślę, że
liczne organizacje żydowskie, które funkcjonowały w międzywojennym Serocku, również wydawały pocztówki, ale takie jeszcze się nie udało odnaleźć. Być może kiedyś w przyszłości taką pocztówkę odnajdę. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję wszystkim środowiskom stowarzyszenia, wszystkim osobom darczyńcom, które przekazywały zdjęcia, fotografie, opowiadały rozmaite zdarzenia, ciekawostki. Wszystko to będzie wielką inspiracją ku temu, aby tworzyć kolejne wydania. No cóż, drodzy Państwo, powiem tak, że wszystko już było, tak? Wszystko już było, ale będzie się powtarzało. Mam nadzieję, w zdjęciach, w fotografiach, w wspomnieniach, żeby za ileś tam lat można było do tego wydarzenia wracać. Za chwilę przed nami, tak, panie dyrektorze, króciutki koncert, a potem Państwa już zaprosimy na poczęstunek i dopiero potem będzie książka. Dziękuję bardzo. Łączyć, nie dzielić miał. Naciskam spust, kolejny strzał. Przyszliśmy wprowadzać porządek. Korupcja, skandale, a w kraju wrze. Najwyższy czas powiedzieć nie i z własnym walczyć rządem. Naczelnik rozkaz dał, to wystarczy. Wrócimy z tarczą, nigdy nie na tarczy. Dosyć już sporów, braku honoru, partyjnych waśni, mętnych wyjaśnień, nasz krok na bruku warczy. To nie jest bunt, to nie jest pucz, wszystko zależeć będzie od słów. Zwycięzcy prawo święte. Granicą rzeka, granicą most, rzuciliśmy na sto swój los, równając drogi kręte. Naczelnik rozkaz dał, to wystarczy. Wrócimy z tarczą, nigdy nie na tarczy. Dosyć już sporów, braku honoru, partyjnych waśni, mętnych wyjaśnień, nasz krok na bruku warczy. Ten most miał łączyć, nie dzielić miał. Ten most miał łączyć, nie dzielić miał. Ten most miał łączyć, nie dzielić miał. Nasz krok na bruku warczy.